Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów i zapraszam na niedzielny bonus, gdzie omówię dla Was analizy spółek, które wybrali abonenci grupy Premium Analiz Giełdowych na życzenie w ankiecie, która jest dostępna właśnie na nich na mojej grupie na Facebooku. Ale na początku zapraszam Was do zapoznania się z moją stroną internetową www.upwards.pl.biz, gdzie możecie zobaczyć, jakie usługi oferuję, zapoznać się z ich cennikiem i zdecydować, czy warto jest dołączyć do mojej strony i do mojej grupy, czy też nie. Tutaj Wam chcę jednocześnie przedstawić na Facebooku moje dwie grupy. Grupa analizy giełdowej na życzenie, grupa podstawowa. To jest grupa, na której codziennie zamieszczam Wam informacje o tym, jakie analizy będą na grupie premium. Zamieszczam także krótkie informacje, krótkie czasami wykresy spółek oraz inne ciekawe wydarzenia, które zawarte są od tego, aby zapoznali z nimi się wszyscy. Natomiast grupa premium, analiz giełdowy na życzenie grupa premium, to już jest grupa dla abonentów, dla tych, którzy zdecydują się dołączyć, opłacić abonament i zostać zadowolonymi klientami mojej grupy. Na grupie premium, jak widzicie, jest znacznie więcej, ponieważ codziennie jest ankieta, gdzie abonenci wybierają spółki, jakie będą kolejnego dnia analizowane wieczorem po zakończeniu sesji. Tutaj widzicie ankietę już na poniedziałek. Widzicie już, że pierwsze miejsce ma Mercator, Mirbud, Novavis, Biomas, Infoscan. W tym momencie te spółki prowadzą w ankiecie na poniedziałek. Oczywiście codziennie analizuję tutaj wszystkie te spółki, które wybieracie sobie w tej ankiecie. Jednocześnie możecie sobie zobaczyć, jakie spółki tutaj na dzisiaj wybrali abonenci grupy premium do naszej niedzielnej analizy. I tak jak widzicie, napisałem tutaj, że w niedzielę będzie nazwane około 15 spółek z największą ilością głosów. A więc dzisiaj na pewno przeanalizuję dla Was Borutę, Biomet, XTB, Unimot, Mobruk, ML System, Tenscore Games, Mennicę Skarbową, Milmut, Simfabryk, Medico Pharma Biotech, Medical Algorithmics, 01 Cyberaton, Klabater, Labokanna. To jest 15 spółek. Jeśli nagranie będzie pozwalało na to, dojdą jeszcze kilka kolejnych, ale to już zobaczymy w trakcie nagrania. A więc nie czekając, nie przedłużając, zapraszam już po kolei na analizę spółek wybranych tutaj przez abonentów premium w ankiecie. Jako pierwsza do analizy idzie spółka Boruta Zachem. Boruta Zachem. Dzisiaj też ją opisałem, opisywałem ją w południowym czacie między 11 a 13 dla aktywnych abonentów grupy premium, że obecnie znajduje się w konsolidacji między cenami, tak naprawdę między tutaj złotówką, a złoty 10, złoty 13 nawet. I czekamy tak naprawdę na wybicie, które ze stron z tej konsolidacji. Opór w dalszym ciągu jest na złoty 30, wsparcie jest na 0,896 złotego. Dotknięcie na przykład tutaj do wsparcia i mocne odbicie też pozwoli na większy impuls na to, aby tutaj cena dotarła do tego oporu i w końcu skutecznie przebiła. Tak również może nastąpić od razu, na przykład po tej krótkiej konsolidacji, że cena do 1,30 dotrze. Jeśli tak się nastanie, cały czas ten poziom, ta pomarańczowa linia na 1,82, 1,81, to jest ta strefa, do której obstawiam wzrosty po przebiciu tutaj tego oporu na 1,30. Kolejna spółka, którą tutaj wpisaliście do ankiety, to jest Biomet. Już sekundeczkę, mam ustawione tylko rynki New Connect. Teraz już mam ustawione nasze GPW. A więc Biomet. Co tutaj się dzieje? Widzieliśmy, że tutaj cena poruszała się w kanale spadkowym. Tutaj tak naprawdę w połowie stycznia nastąpiło wybicie górą z tego kanału spadkowego, ale po wybiciu cena z powrotem dotarła po górnej linii tego kanału i pozostawała w konsolidacji, w sumie pozostaje w konsolidacji to aż do dnia dzisiejszego. I też tutaj czekamy na jakąś decyzję inwestorów. Wsparcie w tym momencie
stanowi ta pomarańczowa linia poprowadzona tutaj po wierzchołkach od 6 kwietnia, która obecnie jest na wysokości 6,70, a więc 2 zł niżej niż obecny kurs. Opór to jest tutaj ta strefa na wysokości 12,40 i to jest średnia 200-sesyjna. Średnia się tu znacząco podniosła po tym wybiciu kursu tutaj nawet do maksimum, wtedy kiedy on osiągnął 32,80 na początku sierpnia. No a później widzieliśmy, kurs się systematycznie osuwał, osuwał i osuwał. Też należy podejrzewać, że ta średnia 200-sesyjna niedługo już też zacznie się osuwać, także ten opór będzie coraz bliżej. Czego ja tu się spodziewam? Bardzo ważne wsparcie jeszcze jest tutaj na tym poziomie na 8,92. Jeśli kurs jest niżej, poniżej tego poziomu, to niestety istnieje cały czas ryzyko, że cena będzie szła w stronę tutaj dolnego wsparcia na 6,50. Dopiero tutaj należy spodziewać się jakiegoś odbicia z powrotem na północ. I niestety, jak mówię, biometr obstawiam prospadkowo. Kolejna spółka. XTB. Na XTB wiecie wszyscy, którzy się tą spółką interesują doskonale, co tu się ostatnio działo. Był kanał spadkowy, teraz ja już go usunąłem, bo on przestał mieć rację bytu tak naprawdę. Była próba bicia z tego kanału spadkowego na tej linii. No i później tutaj spółka podała swoje wyniki za czwarty kwartał, które okazały się być dobrymi, ale inwestorzy spodziewali się oczywiście znacznie więcej. To samo było tutaj na podejściu ceny do tego szczytu w lipcu po podaniu wyników. Były wielkie spadki, wielkie rozczarowania. Teraz aż tak wielkich spadków nie było, no ale rozczarowanie tą spółką można powiedzieć, że jest. No ale co dalej? W tym momencie cena konsoliduje znowu w okolicy 16 do 16, tak naprawdę 70 w tej granicy cenowej. Także to może nastąpić to, co miało miejsce tutaj przez kilkadziesiąt sesji. A więc długa konsolidacja i w końcu liczę, że jednak inwestorzy pójdą po razem do głowy, bo spółka jest naprawdę dobra, naprawdę mocna, naprawdę prowzrostowa i kurs z powrotem zacznie tutaj rosnąć. XTB obstawiam prowzrostowo, ale trzeba mieć na uwadze, że tutaj jest średnia 200-sesyjna, której pokonanie dołem może jeszcze niestety zwalić tutaj kurs, zepnąć go aż na 14 zł. Nie mówię, że już na tą strefę 11,20, bo to już był pogrom dla obecnej ceny. A więc dopóki cena nie przebije dołem, tutaj nie zejdzie dołem do poziomu 15,50, prowzrostowo ją widzę, następnie niestety zalecam ucieczkę, bo może tutaj dziać się już różnie. Kolejna spółka z ankiety. To jest Unimot. Na Unimocie, jak widzimy, tutaj trwała konsolidacja od góry, od dołu, wzrosty, spadki, te strzałeczki. Teraz taka konsolidacja przeniosła się jedne piętro wyżej w wzniesieniach Fibonacciego. Wcześniej była ona tutaj między poziomami między 29,50 a 36,30. Teraz te piętro wyżej to są granice między właśnie 36,30 a tą tutaj linią między 44 zł. Obecnie cena podnosi się coraz wyżej, podnosi się obecnie również średnia 200-sesyjna, która może ten kurs wypychać też na coraz wyższe poziomy i czekamy tak naprawdę obecnie na podjazd pod ten opór na 44 zł. Ostatnie zamknięcie 39,25 pozostawiło po sobie długi cień od dołu, który sugeruje właśnie, że spółka będzie szła na coraz wyższe kolejne poziomy. Następna spółka z ankiety to jest Mobruk. Na Mobruku, jak widzimy, wróciła nam ta Hossa i wszystko wskazuje na to, że tutaj ten opór, te szczyty tutaj, tak naprawdę aż te szczyty, tu był tak naprawdę ten szczyt, na 410 zł, w sumie powinny zostać niedługo osiągnięte.
Otóż tutaj trwa konsolidacja. Jeszcze na analizach, nawet na filmie wideo, o którymś mówiłem, że być może będzie przetestowane te wsparcie na 262 zł. Ale kurs wzrostowy na tej spółce jest tak mocny, że inwestorzy pozostawili tylko tutaj na świecy z dnia 28 stycznia cień od dołu i ta świeca dała już początek kolejnym wzrostom na tej spółce. Cena wróciła z powrotem do środka kanału wzrostowego, który swój początek tutaj miał jeszcze w marcu 2020 roku w naszej beście koronawirusowej, w naszym tym dołku, gdzie wszystkie spółki zaliczyły wielkie rozczarowanie, wielkie, wielkie spadki. No obecnie na Mobilku sesja czwartkowa plus 5%, sesja piątkowa plus 5,5%, także kurs pcha się coraz wyżej na północ. No i tutaj myślę, że niedługo, nawet być może do końca lutego zobaczymy już 406 zł do 410 zł. Na tę chwilę wsparcie, jakie spółka może zejść, to jest ten poziom tutaj w okolicach 304-302 zł. Także spółka Mobruk Pro wzrostowo. Kolejna firma, kolejna nasza spółka. Analizowałem ją tutaj dla abonentów premium w piątek. Jest tam jest dosyć rozbudowana ta analiza. W skrócie tylko powiem, że tutaj w piątek został wybity górą, kanał wzrostowy. Cena poleciała aż do góry na 150 zł równa, taki poziom psychologiczny. Tam inwestorzy się jednak skapnęli, że to jednak jest za wysoka wycena jeszcze dla tej spółki i następnie rozpoczęło się mocne spadki, a na zakończenie sesji widzieliśmy, że zakończyło się ona na 114,50 groszy. Spojrzę tylko na wykres godzinowy, powiedzmy z piątku, jak to wszystko wyglądało, a więc tutaj widzicie godzina 10, to był ten szczyt, 150 zł. Godzina 11, już tutaj jesteśmy, maksimum na 138, dołek na 126, a kolejne godziny to jak widzicie coraz niższe poziomy tej spółce. Minimum osiągnęła między 15 a 16 na 112 zł. Także generalnie ML System prowzrostowo, ponieważ wybiła tutaj z górą z kanału wzrostowego, zapowiadane są wzrosty. Ale. I właśnie te ale. Teraz trzeba zobaczyć, że wskaźnik RSX jest na samej górze, co sugeruje, że teraz mogą nastąpić jeszcze spadki lub konsolidacja trwająca tutaj na wybitym górą kanale wzrostowym, czyli konsolidacja tutaj w tych poziomach, na tych poziomach i po konsolidacji mamy sygnał kupna na wskaźniku MACD. Po tej konsolidacji wraca trend wzrostowy. Celem może być najpierw poziom 126,50. Dalej niewykluczone jest, że spółka będzie rosła ponownie w okolice 150 zł. Także zaczekałbym jeszcze w poniedziałek na retest 110 zł. Powinien takowy nastąpić. Tutaj można już próbować kupić. Oczywiście ze stop lossem gdzieś na 107, czyli krótki stop loss. Ale docelowo przewiduje ML System ruch na północ. Ten Squam Games. Ten skrót nasz. No i co tutaj się dzieje? A dzieje się tutaj to. Momencik, powiesuję sobie tego. Ja wam chcę jeszcze powiedzieć od razu, że ja tych analiz jakoś się wstępnie nie przygotowuję, nie rysuję sobie wykresów, żebyście widzieli, że to wszystko jest tak naprawdę robione na gorąco. Na gorąco oceniam to, co dzieje się na spółkach, na tym wszystkim, żebyście nie powiedzieli, że to robione specjalnie, jest też pod nagrania, że coś mam wszystko przygotowane, że na coś was tu chcę naganiać i tak dalej. Absolutnie nie. Jak widzicie, nawet czasami szukam w innych portalach skrótu, którymi nie chcę wejść w Trading View, a po prostu wyszło to, że po prostu robię to tak jakby z życia. I mówię to, co na daną chwilę myślę, to, co dzieje się na wykresie. Absolutnie nie jestem tutaj za żadną spółką, nie naganiam was do niczego. Każdy z was podejmuje samodzielne inwestycje, a ja tylko opisuję to, co akurat widzę teraz na wykresie.
No, na wykresie TS Games to ja widzę tyle, że po wybiciu tutaj z kanału spadkowego cena robiła tutaj jego retest, nawet była próba wejścia do tego kanału, jednak nieudana. Cena spadła z powrotem i to nawet luką cenową przebiła średnią 200-sesyjną. Widzieliśmy spadek, no i teraz tak naprawdę widzimy odbicie, które dotarło w czwartek do średniej 200-sesyjnej. No i w piątek już widzimy minus 0,9 sesja, minus 0,9% sesja podażowa. No i myślę, że dopóki cena nie przebije jakąś mocną świecą popytową, tej średniej 200-sesyjną, to raz. I po dwa, nie wejdzie tutaj z powrotem, nie przebije tego poziomu i nie wejdzie do środka kanału wzrostowego, to niestety w dalszym ciągu jest narażona na spadki. Spadki te mogą dotrzeć aż do tej pomarańczowej strefy, czyli okolice 436-447 zł. A więc w tym momencie korekta według mnie jest wzrostowa na Thames Gates, ten Square Gains, ale docelowo przewiduje kontynuację spadków. Mennica skarbowa. Momencik, bo to znowu jest. Muszę włączyć wszystkie giełdy, bo to jak widzicie jest problem, to jest tu, to jest tam i tak dalej. Na mennicy skarbowej mogę powiedzieć to, co mówiłem wam w sumie w listopadzie, w grudniu, w styczniu. Ciąg dalszy konsolidacji. Ciąg dalszy poruszania się tego ruchu między oporem na 126, a wsparciem na 102 zł. To jeszcze jest możliwe jedna rzecz. Pisałem to wam właśnie bodajże na którejś analizie dla grupy premium lub na czacie, że tutaj ta średnia to jest 200-sesyjna, ta czerwona linia będzie wzmacniać teraz jeszcze to wsparcie na 102 zł. A więc te spadki, jeśli nawet będą spadały, powinny się zatrzymać na tej linii, nie powinny one zejść już niżej. Coraz jest mniejsza szansa na to, że one zejdą tu gdzieś w okolicy, nie wiem, tego dołu, tych wsparć tutaj na 80, a nie mówię, że już na 60 zł, tak? Jeśli będą spadki, powinny się tu zatrzymać. Wzrosty, jeśli będą, a myślę, że docelowo to będą wzrosty, ponieważ jak tutaj widzicie, spółka jest cały czas w trendzie wzrostowym, co tam na wybicie dołem było z kanału wzrostowego, ale generalnie spółka jest cały czas w trendzie wzrostowym, a więc wybicie z tej konsolidacji myślę, że będzie górą jednak zgodnie z trendem. I wówczas ponownie tutaj dojdzie do tych szczytów, które widzieliśmy w październiku i w listopadzie ubiegłego roku, czyli na 165 zł. A więc jakbym tutaj ja zagrał, czekam tutaj na retest, jeszcze jeden retest poziomu, okolice 100, powiedzmy nawet 105 zł, tak? Retest tego poziomu i następnie tu bym kupił, no i czekał już wtedy spokojnie, nie wiem tylko jak długo, być może to będą kolejne 2-3 miesiące, na wybicie górą z tej konsolidacji, no i tu na powrót kursu na 165 zł. Kolejna spółka z ankiety wybrana przez was do dzisiejszej analizy to jest Mirbud. Mirbud dziś opisywałem na czacie południowym, też tam był. Widać już, że tutaj w środę cena dotarła do TP1 wskazanego przeze mnie, czyli do 4,66. Co prawda tu mam maksimum jako 4,63, a więc zabrakło 3 grosze, no ale jak cały czas wam mówię, że giełda to nie jest apteka i ten grosz 2-3 to zawsze przy takich wycenach może brakować. Oczywiście, jeśli to są wyceny rzędu 10 czy 5 groszy, to ten grosz 2-3 to jest bardzo dużo. Ale już przy 5 zł to ten grosz to jest taka granica błędu statystycznego. A więc Mirbud dotarł, można założyć już do TP1. Widzimy odbicie od niego. Liczę jeszcze właśnie tutaj te wsparcie. Te poziomy tutaj, czyli ten szczyt, na którym w piątek w sumie cena się już zatrzymała, będzie jeszcze, pozwoli jeszcze w sumie na odbicie kursu do TP2 na 4,87. No ale tu już oczekuję, że nastąpi większe wybicie w dół, odbicie w dół w sumie. A więc najpierw spadek do 4 zł, czyli wybicie do kanału spadkowego, spadek do 4 zł.
No i w końcu być może doczekamy się retestu tego poziomu na 3,40. Tak naprawdę ten poziom po wybiciu z niego nie był przetestowany. A giełda no, nie lubi tutaj za bardzo próżni. Każdy poziom kiedyś musi zostać przetestowany. Także ta spółka być może zejdzie do 3,40, żeby przetestować ten poziom. Jeśli tak się stanie, no to już wiecie, co robić. Będzie to idealny poziom do zakupu akcji tej spółki. Odrobinkę wyżej, na 3,72 jest poziom, który był przetestowany wcześniej, bo na początku stycznia od niego nastąpiło mocne odbicie. Także tutaj też może kurs jeszcze próbować zawrócić na północ, ale docelowo, tylko pytanie w jakim okresie, miesiąc, dwa, spodziewam się, że cena jednak zejdzie na 3,40, gdzie będzie naprawdę doskonała okazja zakupić te walory tej spółki. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, że wskaźnik RSX w tym momencie jest bardzo wysoko i on też sugeruje, że już na razie spadki pora zakończyć i tutaj pora na jakieś retesty. Pokażę Wam jeszcze tylko, ale to chyba już na wykresie tygodniowym, skąd ja wziąłem poziomy 4,66 i 4,87. A więc tutaj widzicie te szczyty. Sierpień aż 2010 roku, grudzień 2010 roku, tam był zakończony rajd na 4,66. Cena podobnie jak obecnie, pięła się bardzo mocno na północ i tutaj też widzicie był mocny zjazd, tutaj retest tego wsparcia w okolicy 3,75. Następnie odbicie i retest dopiero 4,87, ten wybicie tego wierzchołka w lutym 2011 roku. No a później co się działo, to już doskonale wiecie, mocne spadki, aż do minimum nawet na 0,87 w maju 2012 roku. Wracamy na wykres dzienny, jeszcze raz przypominam, 3,40 to jest poziom, którego oczekuję na tej spółce, ale nie mówię, że to będzie jutro, pojutrze. Oczekuję w ciągu miesiąca, dwóch, że tam cena dotrze i to mówię, będzie świetna, doskonała okazja, aby zakupić akcje tej spółki. Kolejna spółka, która została dodana przez abonentów grupy Premium, to jest, już patrzę tutaj sobie na podgląd, to jest Simfabrik. Simfabrik mamy, rynek New Connect. No i co tutaj się dzieje? Cena tutaj poruszała się w takim zniżkującym trójkącie. Jeśli go teraz przedłużymy, to widzimy, że ona tutaj w nim porusza się dalej. Że jeszcze nie nastąpiło wybicie z tego trójkąta. No i teraz się można głęboko zastanowić, w którą stronę to wybicie nastąpi. Wybicie z takich trójkątów są zazwyczaj zgodne z panującym trendem. No a generalnie cały teraz trend, jaki tu miał miejsce od tego szczytu, no niestety jest trendem spadkowym. A więc jest bardzo duże ryzyko na tej spółce, że to wybicie z tego trójkąta, takiego zaciśniającego się bardzo mocno, nastąpi dołem. Tutaj na przetestowanie czeka opór na 48-49 zł. Wcześniej zaczęła nam się tworzyć już średnia 200-sesyjna na wysokości 37 zł, ale ostatnia świeca, nie ta, bo ta już została zanegowana kolejnymi cenami, tylko ta ostatnia, taka większa świeca, większym wolumenie miała miejsce 8 lutego i pokazuje nam ona, że niestety podaż ma większą tutaj siłę przebicia. W związku z tym obawiam się niestety, drodzy inwestorzy tej spółki, że to wybicie nastąpi dołem. Jeśli nastąpi dołem, może być grane znowu wsparcie na 12,72, może być grany wtedy podwójny dołek. A wiecie już doskonale z moich analiz, wiecie z analizy technicznej, którą zapewne sami robicie lub gdzieś słyszeliście, że podwójne zdołki to jest przeważnie doskonała okazja do tego, aby spółka odbiła zdecydowanie mocniej na północ. A więc tutaj obstawiam zjazd
do 12,75 i stąd dopiero mocne odbicie tutaj do 48,49 zł. Też chciałbym mocno wierzyć w to, że ona pójdzie do góry z tego trójkąta, no ale ogólne zasady analizy technicznej mówią niestety, że tak może się nie stać. Dobrze, przechodzimy do kolejnej spółki. Medico Pharma Biotech. Michał Korybut Wiśniowiecki nam tą spółkę dodał. Medico Pharma Biotech. Muszę je poszukać na M-statice. Pozwolicie, że to mi chwilę zajmie. Ja mam jeszcze do Was jedną prośbę, żebyście w ankietach, w prośbach na czat i tak dalej, w miarę możliwości oczywiście, wpisywali trzyliterowy skrót, jaką spółkę chcecie, żeby dla Was przeanalizować. Ponieważ nawet jak wiecie doskonale, na polskiej giełdzie jest dużo spółek o podobnej nazwie. Piszecie mi Solar, gdzie chodzi o Solar Invest albo o coś bardzo podobnego. Medico Pharma Biotech. Ja niestety tak naprawdę, no powiem Wam szczerze, nie znam wszystkich spółek. Ich jest tak teraz już bardzo dużo, że jest jakaś część spółek, które się analizuje non-stop. I one są popularne, ale jest też bardzo dużo spółek, które po prostu analizuję raz na, wiem, raz na miesiąc, bo tak sobie życzycie. Prowadzę tę grupę już, szczerze powiedziawszy, nawet od połowy września, nawet chyba wcześniej. Były początki tej grupy i niektóre spółki właśnie, tak jak włączam wykres, to jest pierwszy wykres tych spółek. Także bardzo, bardzo niedługo one są. Już mam to na stoku, Medico Pharma Biotech, ma skrót INB. INB, także bardzo Was proszę, w miarę możliwości, tylko to, jeśli to tylko będziecie mogli, żeby wpisywać taki skrót. No i teraz widzicie, Medico Pharma Biotech na stoku ma INB, to jest Medico Pharma Biotech, tu ją wpisuję, to jest INBUK. No i teraz, drodzy inwestorzy, ja tej spółki nie znam w ogóle, tak? Pierwszy raz tak naprawdę będę je otwierał, chyba że już była robiona analiza wcześniej. Jak widzicie, wykres, no jest jakiś wykres, czy ona była robiona jakiś czas temu, ale mówię, nie znam waszych wszystkich spółek, które inwestujecie. Bardzo proszę jeszcze raz o takie skróty. Okej, Medico Pharma Biotech, już nie zagłębiając się dalej, co się tutaj dzieje na wykresie. A więc tutaj, jak widzimy, cena na początku lutego wybiła z tego prostokąta, z tej konsolidacji. Wybicie to dotarło swoim maksimum na 5 zł, psychologiczny poziom. Odrobinę wyżej na 5,50 jest mocny opór. No a teraz to wygląda całkiem pozytywnie, ponieważ cena wróciła tutaj na wsparcie. Na wybity wcześniej poziom 3,70 i powiem szczerze, tutaj ta sesja piątkowa już zostawiła taki sobie cień od dołu. Wskaźnik RSX jest nisko, także może za chwilę dać sygnał kupna. Wskaźnik MACD jest na zero, także tutaj taki stan zawieszenia, ale może to jest wygenerowany sygnał kupna. Generalnie mi się wydaje, spółka być może być z potencjałem. W tym momencie na wsparciu i z możliwością odbicia właśnie w kierunku najbliższego oporu na 5,50. I powiem Wam szczerze, że chyba dzięki Michałowi sam dodam ją w poniedziałek do swojego koszyka. Wygląda ciekawie. Stop loss proponuję ustawić poniżej tutaj dolnego cienia piątkowej sesji na 3,48. Jeśli wypije dołem ten poziom, dużo nie stracimy, a mamy szansę sporo zyskać tutaj do 5,54. Także spółka wygląda dosyć, dosyć ciekawie. Kolejna spółka, Medical Logarithmics. Robiłem ją swego czasu, kilka dni temu, także pamiętam, że ma skrót MDG. No i tutaj, co tutaj się działo na niej? Na niej można zobaczyć tyle, że był taki trójkąt zacieśniający się, od góry niebieska linia, od dołu niebieska linia. Tutaj sobie wam tę strefę jako wzrosty.
Bodajże objąłem ją tutaj analizę, kiedy ta podażowa świeca otworzyła się poniżej średniej dwusukcesyjnej i wskazywała ona na to, że grozi tutaj spadek właśnie na dół. Jak widzimy, inwestorzy troszeczkę byli odmiennego zdania niż ja. Ja nie mówię, że wszystkie moje analizy są idealne. Ja tylko mówię wam to, co widzę w danym momencie na wykresie. No i teraz w czwartek z powrotem spółka odbiła. Cena zatrzymała się tuż powyżej średniej. Piątkowa sesja wskazuje na to, że inwestorzy postanowili pojechać dalej. Długa świeca zatrzymała się na wysokości 25,90. To był maksimum. Cała sesja zamknęła się na 24 zł, czyli powyżej średniej dwustusesyjnej, powyżej tutaj tej niebieskiej linii. Ale to również może być coś takiego, jak widzieliśmy już kilka razy na tej spółce, że na przykład tutaj w październiku, listopadzie mocna sesja popytowa z wybiciem też do tego samego poziomu. Następnego dnia mocny bardzo zjazd. Gdzie kolejny dowód? Na przykład tutaj macie kolejna mocna sesja podażowa, zjazd, no i tu odbicie. O, tu może być taka sytuacja jak właśnie obecnie. Może być teraz kopii w klej tej historii. Mocna świeca podażowa, wybicie, z tym, że tu nie ma tego niestety świeca, tego cienia od góry, tak? No i tutaj zjazd. No a tutaj tak naprawdę świeca kontynuacji, czyli wybicie, cena nie zamknęła się na samym dole, powyżej średniej, to daje nadzieję, że wzrosty tutaj mogą być kontynuowane. Z powrotem mogą podążać w stronę tego oporu na 26 zł. Jeśli ten opór pęknie, tak naprawdę, zobaczcie, teraz oddaję wam wykres, kolejny to jest ta kolejna niebieska linia powiązana tutaj po szczytach z lutego, i z lutego 19 i z lipca 20 roku, która w tym momencie jest aż na 35 zł. Wszystko też może się tu wydarzyć, 24 zł obecnie. Może się okazać, że za dzień, dwa tygodnie możemy tu widzieć nawet 35 zł. Ta czerwona strzałka tak naprawdę dotyczyła tej sesji piątkowej. Teraz ja ją usuwam, ponieważ teraz może się tu już wydarzyć wszystko. Jeśli cena zejdzie poniżej średniej, wracamy do spadków, do tej dolnej niebieskiej linii. Wróci do góry ten opór na 26, jeśli zostanie przebity, lecimy na 35 zł. 01 Cyberatom. 01 C. No a tutaj, tu jak na mennicy skarbowej. Konsola i jeszcze raz konsola. Dolny poziom tej konsolidacji to 7,60, główny to 9,20, 9,30. Średnia dwustusesyjna w środku tej konsoli, także tutaj absolutnie jest nieprzydatna, ponieważ jest przebijana w kółko raz w jedną, a z drugą stronę. Co się może wydarzyć? Tak naprawdę wybicie z konsoli zgodne z trendem. Jaki jest trend? Jak widzicie, od 2019 roku jest on wzrostowy cały czas. Także tutaj no, może nastąpić wybicie górą z tej konsolidacji. Tutaj też taka była dłuższa konsola, nastąpiło mocne wybicie górą, które dotarło tu aż do szczytów powyżej 13 zł. Taka konsola miała miejsce na przykład tutaj, w jesień 2019 roku, gdzie też nastąpiło wybicie z góry. A więc na 0,1 Cyberaton proponuję kupno tego walowu na dolnym ograniczeniu konsoli, gdzie będzie można dać krótki stop loss i czekać na podbitki, no i docelowo na wybicie w górę, a wybicia z takich konsolidacji im ona dłuższa, tym wybicie jest mocniejsze. A więc w pierwszej kolejności 10,50. Następnie nawet tutaj te opór i te wierzchołki w okolicach 13,50, 14 zł. To jest najbliższy poziom po wybiciu z konsolidacji. Pytanie tylko, kiedy ona się zakończy. Kolejna spółka. Nie LBT, tylko KBT. LBT to zupełnie inna branża. A KBT to nasz giełdowy klabater.
No i na klabaterze to, co pozytywne, co wskazywałem wcześniej, to wybicie górą z tego kanału tutaj spadkowego. No ale też jakoś nie widać, że po wybiciu górą inwestorzy mieli siłę, mieli chęć chociażby do tego, żeby iść w górę tego drugiego wybitego kanału, tym razem wzrostowego, tutaj wybić do góry tego wsparcia. Oporem oczywiście tu jest mocna strefa, średnia 200-sesyjna 7,70. Opór, okolice, te wszystkie tutaj dołki z tych tutaj dni, to zaczynając w sumie od tego, od 7,16, kończąc aż tutaj na 7,90, to jest wszystko mocny opór dla tego walowu. A więc jak mówię, tutaj nie widzę, żeby za bardzo byki miały chęć pchnąć kurs do góry. Niepokojący jest wskaźnik RSX, ponieważ on jest wysoko i teraz może zawracać na południe, a kurs może zawracać na południe razem z nim. Także ten kanał wzrostowy, który tutaj o ten może po prostu być całkiem nierealny, szczerze powiedziawszy. Cena może się teraz zasuwać na dół po tym wybitym dolnym liczeniu kanału i może przy te usunięcie dotrzeć z powrotem tutaj do dołka aż na 5,39. Od tego poziomu spodziewam się po raz kolejny odbicia, pewnie to będzie gdzieś w tym miejscu, czyli ona tak się będzie usuwała, ta cena w te miejsce. 5,39, 5,40, tutaj cena powinna odbić na północ i po tym podwójnym dołku spodziewam się, że możemy tutaj z powrotem dotrzeć do 7,73, 7,80. A więc klabater niestety nie wróżę mu wzrostów, mimo tego, że narysowałem kanał wzrostowy. Tak naprawdę już go usuwam i spodziewam się osuwania się ceny coraz niżej na wsparcie na 5,30, 5,40, te okolice. 15 już omawiana spółka, jaką dzisiaj zatknęliście, to jest Labokanna, rynek New Connect. No i co tutaj? Bardzo krótka historia spółki. Jak mówiłem wam wielokrotnie, nie lubię takich spółek, gdzie mam tak na sławę, nawet jeszcze nie ma całego miesiąca. W sumie 14 stycznia, 14 lutego, oczywiście odliczając dni wolne, jest bardzo mało sesji giełdowych. Typowa spółka spekulacyjna. Widzieliśmy mocne tutaj wybicie, realizacja zysków w piątek. I cena z maksimum 28 zatrzymała się na minimum na 18 zł, zamknięcie 18,55. No i co dalej? Na takim wykresie mało da się narysować, coś tam się da, ale mało. Wsparcie widzicie na 16,53, tutaj ten wierzchołek. Kolejne wsparcie na 12,42. Zniesienie Fibonacciego oczywiście też tutaj może wchodzić w grę. Pamiętajcie, że zniesienie Fibonacciego rysujemy od najniższego dołka w danej fali wzrostowej. Nawet jak tu było niżej, ale tutaj ta fala była wzrostowa, tu już była spadkowa, tu się rozpoczęła fala wzrostowa. A więc zniesienie Fibonacciego od najwyższego dołka. No i jak widzicie, 0,5 zostało przebite. No i tutaj 0,61,8 wypada jednoznacznie na tym tutaj wierzchołku 16,56, 16, zaraz zobaczymy dokładnie jak to było, ma na 16,50 równo, tak? Także 16,50, 16,56 to może być ten poziom, od którego Labokanna z powrotem odbije na północ. Jeśli będą dalej spadki, lecimy na ten tutaj dołek. A spadki myślę, że jeszcze właśnie trochę nastąpią, ponieważ wskaźnik RSX jest na górze, MACD jeszcze nawet nie zaczął generować, że nam kompletnie nic, ponieważ to jest no niestety za krótki wykres, żeby cokolwiek tutaj jeszcze mądrzejszego dla was powiedzieć. Można oczywiście użyć wykresu godzinowego, ja tego staram się nie stosować, ponieważ on jeszcze bardziej ogranicza nam pole widzenia i ogranicza możliwość czego jakiejkolwiek większej analizy. Nagranie ma już 40 minut, poświęcę jeszcze 5 minut, czyli tak naprawdę tyle co lekcja. Zrobię dla was jeszcze Braz i Skotan i na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Braz.
Naraz widzieliśmy mocne wybicie tutaj z tej fali. Od koniec stycznia, 29 stycznia, wzrost na 46% na jednej sesji. Na kolejnej sesji dołożone 47%. Na kolejnej sesji maksimum na 89 groszy. Dotarcie tutaj do linii trendu spadkowego prowadzonej tutaj po tych szczytach. Docelowo sesja 2 lutego zamknęła się nam na 0,56, minimum 0,50 równo. No i z tego miejsca ponowne odbicie, ponowne wzrosty, które przybiło tutaj opór na 0,63. Cena po raz kolejny próbuje ataku na długoterminową linię trendu spadkowego, ta niebieska linia. Widzimy, że tu ona nie dotarła, teraz ostatnie sesje są podażowe. Myślę, że ten wierzchołek, te wsparcie na 0,63, 0,64 zatrzyma te spadki i zobaczymy ponownie falę wzrostową docierającą z powrotem do tej niebieskiej linii. I coś mi się wydaje, szczerze mówię teraz, że inwestorzy mogą spróbować przebić górą tą niebieską linię, ponieważ myślę, że będą się do spółki jeszcze więcej wycisnąć. Że to nie jest wszystko, na co tę spółkę na tym wykresie stać. Po wybiciu obstawiam podwójny szczyt, zrównany tutaj z tym szczytem, na wysokości 1,10. A więc na tym poziomie spodziewam się zobaczyć kurs. 1,11 mi się zaznaczyło, 11,10 miał być, bo to jest ten szczyt, zaraz sekundkę, 11,10. A więc na tym poziomie być może zobaczymy kurs w tym lub następnym tygodniu. Obstawiam, że w ciągu 2 tygodni 11,10 na Bras jest bardzo, bardzo realny. A więc jak mówiłem, odbicie tu odtąd i później jazda na północ. I Skotan to ostatnia spółka, którą tutaj dla Was dzisiaj omówię. A Skotan nam bardzo ładnie, jak widzicie, nawet nie zaglądałem tutaj, szczerze powiedziawszy, że tak tutaj się to wygląda. Skotan dotarł nam tutaj do poziomu oporu, który wyrysowałem Wam wcześniej, zapewne z wykresu tygodniowego, już patrzymy. Wykres tygodniowy właśnie. Poziom oporu, tutaj ten dołek z 22 kwietnia 2013 roku, z minimum na 3,68. Teraz okazał się być szczytem piątkowych notowań, nie piątkowych, a czwartkowych notowań na tej spółce. 3,69 teraz kurs zakończył i piątkowa sesja to już realizacja zysków. Tutaj poszły w ruch poziomy take profit, zlecenia się automatycznie zamykały, cena zjeżdża coraz niżej. No i obstawiam, że zjedzie nawet, już weszła z powrotem w taki szeroki kanał wzrostowy. I teraz obstawiam, że w pierwszej kolejności zjedzie tu na 2,60. Czy to będzie finał, to nie wiem. Myślę, że jeszcze tu jedno jest mocniejsze wsparcie na 2,39, 2,40. Które z tych wsparć na pewno zatrzyma te spadki, zazwyczaj jest tak, że zatrzymuje je 0,50 albo 0,60 poziomu Fibonacciego. No i właśnie też, jak widzicie, idealnie one wypadają w tych miejscach. A więc 2,55, 2,29, 9 ze zniesień Fibonacciego to są wsparcia, do których teraz cena może podążać na południe. No i na którymś z tych wsparć, bardziej na tym 0,50 według mnie, oczekuję odbicia i jazdy z powrotem na północ. Ale zanim ta jazda nastąpi, być może będzie znowu dłuższa konsolidacja. No i to tyle, co przygotowałem dla Was na dzisiejszym spotkaniu. Oczywiście zachęcam jeszcze Was raz do dołączenia do premium abonentów uports.pl. Dodam tylko, że niedzielne filmiki, troszeczkę zmieniam zasady. Publikuję w niedzielę po południu, w niedzielę wieczorem dla abonentów premium, a dla abonentów podstawowej link ten będzie zamieszczony dopiero we wtorek po południu, żeby nie było tak, że abonenci grupy premium tracą jakieś szanse inwestycyjne, opłacając abonament.
Znaczy nie to, że tracą, może źle powiedziałem, że po prostu są równie traktowani z tymi osobami, które abonamentu nie opłacają. A to właśnie ma być troszeczkę rozdzielone. Także abonenci podstawowej ten film zobaczą dwa dni później. Abonenci w premium już w poniedziałek mogą wykorzystać wszystkie szanse, które daje spółki omawiane w tym dzisiejszym spotkaniu. Także dziękuję bardzo Wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Cześć.